Witam Was po długiej przerwie. No nie wiem, czy to był miesiąc, czy ile, ale ponieważ nagrałem to wcześniej, te nowe odcinki z gry LEGO z Undercover. W każdym razie to jest właśnie 33 odcinek z gry LEGO z Undercover. No właśnie, przerwa to nie wiem, czy to była miesięczna, czy dwumiesięczna, czy ilu miesięczna, ale w każdym razie właśnie powróciłem do nagrywania. No raczej właśnie nagrywam właśnie trochę przed, ale właśnie oglądacie właśnie ten odcinek po miesiącu, czy po już tam dniach, ale dobra. W każdym razie to właśnie na ten odcinek co zaplanowałem, to zaplanowałem oczywiście zbieraniem 10 złotych klocków na komisariacie. No więc tutaj jest właśnie parter i na tym parterze właśnie jeden złoty klocek już zebrałem. Część było trzeba tutaj, no jak ktoś oglądał pierwszy odcinek, no to chyba ktoś wie, o co w tym chodzi. Drugi złoty klocek to jest, mi się wydaje, że to jest właśnie... Well, właśnie okay. Zbudowanie chyba 4 obrazów, jak się nie mylę. No właśnie. 4 obrazy muszę zbudować. Tam widzę, że jest dynamit, ale to zaraz go wezmę. Pierwszą wezmę obrazy. Czyli tak, drugi obraz to tutaj będzie. No w sumie to są... Na komisariacie są na razie... łatwo można zdobyć te 10 złotych klocków. No i jeden już zdobyłem, więc tylko jeszcze 9 się zostało. Dobra, to wezmę dynamit od razu. To nie będzie jakiś oczywiście długi odcinek, no bo chyba... tego tyle co 10... 9 klocków zdobyć, no to... znaleźć i zdobyć to chyba łatwe to będzie, no i właśnie. Że drugi złoty klocek już zdobyłem, jeśli chodzi o ten komisariat, bo wam pokażę właśnie o 2 z 10. Dobra, to tutaj już obraz jest. To jeszcze z tej skrzynki. A właśnie, a dobre pytanie. Ja w ogóle włączyłem ten taki dodatek jak... Nożnik klocków raz, dwa, bo właśnie nie wydaje mi się. Monety mam włączone, o przyciąganie klocków to sobie włączę. Natychmiastowe pojazdy to niedostępne. Kostymy to może jakiś oddzielny odcinek bonusowy może zrobię. O tych kostiumach, dobra, gdzie tu może być czwarty obraz? No to na górze będzie. Tak mi się wydaje. Już mi się nie chce tych klocków zbierać, bo... więc o czym ja to mówiłem? A, czwarty obraz to właśnie nie wiem, gdzie on dokładnie on jest. Trochę tak się dziwnie, trochę to zaplanowałem ten odcinek. Dobra, chyba na dole mi się wydaje on będzie. No właśnie. Trzeba tylko tą skrzynkę rozwalić. I czwarty obrazek, no i jest złoty klocek, więc od razu po niego idę. No, trzeci złoty klocek, chwila, a tamten złoty klocek to go zdobyłem, czy nie? Już... no, zdobyłem, okej, okay, no więc teraz to... dobra, to teraz pojadę więdo na salę odpraw, bo tam też będą złote klocki. No i później może do piwnicy zjadę. Dobra, to co to ciekawego mojego, co on jest? Dobra. No, ten mikrofon czasami mi się psuje, ale dobra. Też oczywiście jest fajny. Dobra, co to ciekawego jeszcze jest? To jest właśnie taka sala odpraw. Tu potrzebna jest skrzynka. Tu
w sumie prościzna. Tylko tutaj muszę oczywiście wyważyć te drzwi. W sumie jeśli chodzi o te odcinki, jeśli chodzi o tą grę na 100%, jak tą grę Lego City Undercover w ogóle przechodzę, to takie te odcinki to właśnie możecie ich uznać jako takie bardziej za takie poradniki, bo no jak z Fortnite'a, bo też trochę tak jest, tylko trochę to inaczej, bo tą grę całą przechodzę na 100%, będę przechodzić. A w Fortnite trochę jest inaczej, jeśli ktoś oczywiście zna Fortnite'a, w sumie popularną grę, to sobie oczywiście wie, o co chodzi, ale dobra. Powracając, no to tak, zdobyłem złoty klocek następny i ten oto właśnie gościu zajada bączki i zaraz pewnie mu brzuch zaraz jemu rozboli. Ale dobra, no to tyle tych złotych klocków tutaj na sali odpraw było. No i teraz zjeżdżamy do piwnicy. A dlaczego o wiele ciekawiej? No to zaraz się dowiecie. A co dosłownie to mówiąc, no to już tu widzę taki mały taki klocuszek, który oczywiście po niego tam wejdę. Super klocek i coś tam ileś mi dał, chyba 1000 klocków, jak się nie mylę. Dobra, tutaj od razu nie chcę powrócić do Lego City, do miasta znaczy. Tylko, o właśnie, to jedną skrzynkę i już złoty klocek. Jakby ktoś nie wiedział, dobra. Tutaj jest coś takiego jak punkt kupowania pojazdów, ale też to można zrobić przy punkcie jakby tam gdzie się, no wiecie, taki punkt gdzie się te pojazdy jakby się wybiera. Więc dobra, pierwsze to wezmę tutaj, otworzę ten safe. Okej. Taka mała taka karta wyleciała, którą muszę włożyć tutaj, żeby wjechać to window, taką małą window na górę, ale to zaraz wjadę, tylko trochę później, bo tutaj jeszcze na dole coś chyba jest ciekawego. Skoro jestem, to powiem, to wam pokażę o jednej rzeczy, którą właśnie od razu w tym odcinku ją założę, czyli... Co mam na myśli? To oczywiście, tylko nie wiem gdzie to było. Więzień, hej, czas, o właśnie, Rex Fury. Oczywiście zakupię Rex Fury'ego, który kosztuje oczywiście milion monet. Ale on mi się przyda, ojej. No właśnie, kupiłem go, ale niestety go nie założyłem. Dobra. A właśnie, a tak swoją drogą to właśnie jeśli słyszycie mój głos taki bardziej, trochę taki niski, bardziej coś w tym stylu, to serio, no serio, no sorry, ale prawie 4 tygodnie minęło od dnia nagrywania w sumie, bo w tym czasie w ogóle nie nagrywałem. No w sumie złoty klocek tu zdobyłem. I w sumie, no, 4 tygodnie minęło i w tym czasie nic nie nagrywałem i trochę mi się wydaje, że albo mi mikrofon mi się zepsuł, trochę, ale mi się wydaje, że mam taką nadzieję, że mi się poprawi, ale nie wiem, albo chyba, że coś te strony głosowe trochę tak mam, trochę dziwne, nie wiem, w sumie sam, ale mi się wydaje, że to od mikrofonu, dobra. Co to w ogóle jest za miejsce, się zapytacie? No to w sumie to jest... O, i tu znów kolejny klocek. Już któryś tak z kolei, nie wiem nawet który. Dobra, co to w ogóle jest za miejsce? W tym miejscu można oczywiście każdą postać modyfikować, czyli co mam na myśli? No to w sumie na przykład tego pana.
Mogę na przykład jemu zmienić czapkę. No, wiadomo, o co tu chodzi. No i też jakieś tam, coś tam, jakieś włosy. No i też mogę nawet zarys twarzy. No i takie właśnie, takie o i... Ale mi się nie chce w to bawić, bo na razie mi to nie potrzebne, bo mam Rexa for jego i... chwilę, bo... No bo myślałem, że mi to się zapisało. A, okej, okay, dobra. Więc tak to w sumie działa, ale to w sumie co jest ciekawego, no to tu jest w sumie chyba właśnie punkt wyboru postaci. Znaczy nie punkt wyboru, a punkt kupowania postaci. To jest na górę. I co ciekawego jest, no to w sumie co ciekawego jest, to no to... No. W sumie mogę od razu te czerwone kroski kupić. A tu mogę zaznaczać. Okej. Okay. Natychmiastowe pojazdy. I kostiumy. Okej. Okay. No dobra, no to w sumie tyle jeśli chodzi o to. No jakby nadblokowywać więcej czerwonych klocków. Wtedy nie wiem, czy można ich kupować, czy jak to, bo w innych częściach gier Lego, no to można, ale to nie wiem w sumie, bo nigdy z tego nie korzystam, z tego tamtego poboru, czy jakoś w tym stylu. Dobra, to co jest ciekawego, a chwila, a tak powiem tylko to dziwne, bo jeszcze 2 złote. Okej, okay. To właśnie takie skrzynki. Dobra, w sumie 13 minut odcinka nagram, no to zaraz będę powoli go kończyć, z którego jeszcze tutaj bonusem tego odcinka będzie, zaraz chyba powiem co będzie, tylko muszę tutaj otworzyć te drzwi, czyli na pamięć skrzynkę. I monety wypadali, ale... Dobra, no to skrzynkę rozwalę i 10 złotych placek chyba odblokowałem. Właśnie tak. I to się oczywiście zapisało, a bonusem tego odcinka co będzie, no to oczywiście zakup dodatkowych klocków, tylko że nie wiem, czy to będzie mnie trochę drogo kosztować, ale w sumie, no... W sumie nie jest tak źle. Więc to trochę tu nakupuję tych złotych klocków. A, w sumie wiecie co, na razie te 4... nie, znaczy wiecie co, może tak połowę kupię tych złotych klocków, czyli 8 ich kupię. A resztę kupię tak może trochę później. Czyli jak będę mieć te monety, no znaczy te czerwone klocki na te monety raz 10 i raz 8 chyba, coś w tym stylu. Dobra, więc no w sumie 10 klocków w tym to... Albo wiecie co? Nie, w sumie wszystkie kupię. W sumie nie tak drogo nie będzie to mnie kosztować, więc w sumie nie powinno być problemu. Okej, okay, jeszcze tu. Dobra. No i czy to się zapisało? Się zapisało, więc no to jest to właśnie taki bonusowy dodatek do gry. W ogóle, żeby przejść to... Bo to jest w sumie taki bardziej obowiązkowy bonus, ponieważ żeby jeśli ktoś chce przejść grę na 100%, no to warto kupić ten dodatkowy. Oni nie zamieniają tych klocków, co się dostaje się w
otwartość świecie Lego Sita, ale bardziej oni jakby uzupełniają, więc to jest taki bardziej obowiązkowy bonus. No ale w sumie właśnie tym wyjściem, no właśnie coś w tym stylu. Okej, więc jeśli spodobał Ci się ten odcinek, zostaw oczywiście łapkę w górę, no i też zasubskrybuj mój kanał, żeby nie przegapić nowych odcinków z gry Lego City Undercover. No więc dzięki za oglądanie i w sumie do zobaczenia w następnych odcinkach z gry Lego City Undercover. Która nie jest możliwa w ogóle, po prostu używa do blokowania. To w sumie to zrobię w następnym odcinku. Jeśli chodzi o wyspę, to oczywiście w następnym odcinku wam powiem, jaka to będzie wyspa. No więc dzięki za oglądanie i do zobaczenia już w następnym odcinku z gry Lego City Undercover. No więc cześć!